Dzięki cyklowi Wacom dla każdego wiemy, dlaczego warto do pracy fotografa czy grafika wykorzystać tablety. Poznaliśmy zawartość pudełek Wacom Bamboo, Intuos, Intuos Pro, Cintiq oraz Mobile Studio Pro. Paweł pokazał, jak zainstalować sterowniki i skonfigurować tablet, aby poprawnie działał. W ostatnim odcinku cyklu zobaczyliśmy, jak spersonalizować ustawienia, aby wygodnie pracowało się z tabletem na laptopie i zewnętrznym monitorze. Do tej pory pracowaliśmy na jednym monitorze, jednym tablecie. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda praca z jednym tabletem, ale z dwoma monitorami. Teraz będziemy konfigurowali sobie pracę z dwoma identycznymi monitorami przypiętymi do komputera stacjonarnego. Zobaczcie, jak to się robi. Zestaw, na którym pracujemy dzisiaj, składa się z tabletu Intuos Pro. Mamy dwa monitory Eizo. W tym konkretnym przypadku są to monitory CS2420, obydwa identyczne. To wszystko jest podszypięte do komputera stacjonarnego. Na potrzeby tej całej zabawy nie ma znaczenia, czy my pracujemy w systemie Mac czy Windows. Wszystko odbywa się w pełni analogicznie i analogicznie podpinamy wszystko, jeżeli chodzi o przewody. I teraz, jeżeli chodzi o taką kablotekę, no bo jak widzicie, za monitorami jest taki cały pęczek przewodów. Oczywiście monitory mają przypięte zasilanie, jest przypięty kanał sygnał, kabel, czy tam przewód, w zależności od tego, jak go nazywacie, sygnałowy, to może być HDMI albo DisplayPort, w zależności od tego, jakie przewody ma Wasza karta graficzna, oraz przewód USB, który przypinamy do komputera stacjonarnego, dzięki czemu wykorzystujemy hub, czyli taki rozgałęziacz USB, który znajduje się i jest wbudowany w monitor. To warto wykorzystać ze względu na to, że komputery mają coraz mniej gniazd USB i to jest bardzo fajne rozwiązanie. I w ten sposób, jeżeli jesteśmy przypięci, możemy sam tablet na przykład już nie przypinać do samego komputera, czy tylko do monitora, co może być po prostu wygodniejsze ze względu na układ przewodów na biurku. I taki zestaw startujemy i rozpoczynamy przygotowanie do pracy z dwoma monitorami. Aby przystąpić do konfiguracji pracy z dwoma monitorami, uruchamiamy właściwości tabletu Wacom poprzez panel sterowania albo po prostu przez Wacom Center. To już dowolnie możemy sobie wybrać sposób w zależności od systemu i naszych preferencji. I abyśmy mogli przejść do zakładki mapowanie, musimy kliknąć ikonę piórka. Po kliknięciu ikony piórka pojawia nam się pióro, czyli konfiguracja piórka, gumka oraz właśnie mapowanie. I to jest dokładnie to, co nam w tej chwili jest potrzebne do tego, abyśmy mogli podjąć decyzję, jak pracować z dwoma monitorami. Tu, jak widzicie, mam dwa identyczne monitory, zresztą ich symbole wyświetlają się dokładnie tutaj. To są miniaturki zrzutów ekranowych. W tej chwili, jak widać, dokładnie to jest to, co się wyświetla na monitorach. I ten schemat, który tutaj się pojawia, obrazuje przeniesienie tych dwóch monitorów na tablet. I tutaj pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to oczywiście kwestia proporcji. Dwa monitory razem tworzą obraz panoramiczny, czyli taki długi prostokąt, natomiast sam tablet no jest prostokątem, ale o bardziej takich, no, nie jest tak rozłożysty jak panorama. To jest nasz wybór, w jaki sposób będziemy pracowali właśnie i będziemy sobie tutaj ustalali te proporcje. To ustawienie i tutaj przynajmniej haśle obszar ekranu mamy pełny. Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy możliwość wyboru. Wykorzystujemy całą powierzchnię tabletu do nawigacji. Przy czym w tablecie tu po lewej stronie będzie obszar, że tak powiem, taki bardziej pionowego prostokąta i to będzie ten lewy monitor. Tutaj ta prawa strona to będzie prawy monitor. Jak widzicie, mam tutaj tak zwane ekrany rozszerzone, czyli krótko rzecz ujmując, kursor przechodzi mi, jak przechodzę przez środek tabletu, z lewej na prawą i odwrotnie. Czyli w pewnym sensie mam coś w rodzaju dużego panoramicznego monitora. Ale z racji, że to są dwa urządzenia, muszę jakby tutaj skonfigurować pracę właśnie z tym tabletem. Czyli w jakiś sposób nienaturalnie mamy przeniesienie proporcji z pionu na poziom na ekranie, ale to jest kwestia przyzwyczajenia się i to nie powinno sprawiać żadnego problemu. Jeżeli z jakichś powodów koniecznie chcemy jednak na tablecie mieć odzwierciedlone proporcje między tymi dwoma monitorami a powierzchnią tabletu, wybieramy tutaj z listy. Tu mamy pełny oraz mamy obszar tabletu. Nie pełny, tylko no właśnie, zostawiamy też pełny, bo tu jest jeszcze obszar, ale to będziemy tym się zajmować za chwilę. I tutaj klikamy taki jeden malutki, taką fiszkę, wymuś proporcje. Co to oznacza? Ano oznacza to, co zresztą się stało. Tutaj widzicie te czerwone pola, pokazują, że tablet jakby został zredukowany do proporcjonalnej panoramy, jak te dwa monitory. Proszę teraz zwrócić uwagę. Jestem w górnej części tabletu po jego lewej stronie i tak naprawdę zjeżdżam do
połowy tabletu, czyli tak jak jest koniec czerwonego pola, i to już jest koniec ekranu. Tu później na dole mamy obszar martwy, czyli ta część tabletu de facto jest bezużyteczna, ale mam zachowane proporcje pierwszego ekranu i tu jest drugi ekran, to są te po prostu prostokąty. Tak naprawdę nie można tutaj powiedzieć, że jedna metoda, czyli właśnie wykorzystanie całej powierzchni tabletu, jest lepsza od drugiej. To już są kwestie, że tak powiem, osobistych preferencji. Ewentualnie może to być wymuszone przez pracę z jakimś określonym oprogramowaniem i najnormalniej w świecie może być po prostu wygodniej. W przypadku wymuszenia tych proporcji niewielki ruch powoduje bardzo duży ruch kursora. To na pewno będzie spowodowało zwiększenie szybkości pracy na ekranie, bo na przykład przeniesienie kursora z góry na dół nie wymaga de facto ruchu dłoni, wystarczy tylko machnąć piórkiem. W momencie, kiedy wykorzystuje całą powierzchnię tabletu w tym rozmiarze, no to już tak naprawdę, żeby być na dole ekranu, muszę przenieść dłoń. Ale za to jest precyzyjniej, czyli te precyzyjniejsze ruchy mogę wykonać. Proponuję poćwiczyć jedno i drugie ustawienie i wtedy nam wyjdzie, jak tak naprawdę byśmy sobie chcieli używać tego. To nie jest jeszcze koniec ustawień, które mamy tutaj w zakładce mapowanie. Załóżmy, że zostaniemy w tej chwili przy całym tablecie, możemy w każdej chwili sprowokować, że tablet będzie pracował tylko z jednym monitorem. I jak widzicie, w tej chwili przełączyłem się na monitor 1, on jest po mojej prawej stronie i no, nie jestem w stanie przejść na drugi monitor. W związku z czym akurat tutaj, z racji, że zrobiłem coś takiego, salwuję się do pomocy myszki, żeby wrócić po prostu na monitor 2, proszę bardzo, i mam drugi monitor. Wtedy ten cały monitor jest tu, na tym monitorze nie mam myszki. Czy to może się do czegokolwiek przydać? Oczywiście, że tak. Przy pracy na dwóch monitorach możemy to wykorzystać na przykład do tego, że na tym monitorze, który jest mapowany, mamy wszystkie narzędzia danej programu, danej aplikacji, z którą pracujemy, a na drugim monitorze mamy tylko podgląd wykonywanej pracy. To się może przydać zarówno przy fotografii, jak i grafice, czy chociażby, no czy w grafice może mniej, bo bezpośrednio na grafice malujemy, ale na przykład przy filmie jak najbardziej, podgląd po prostu tego, co się dzieje. Więc jak widzicie, możliwości konfiguracji tego zestawu, dwa monitory i tablet, jest dosyć dużo. Oprócz tego jeszcze dodatkowo możemy sobie określić obszar, który będzie mapowany, czyli na przykład chcemy, żeby tablet odzwierciedlał tylko fragment monitora i tutaj dosłownie mamy narzędzie, które pozwala nam na przykład wybrać, że kursorem poruszamy się tylko i wyłącznie po takim fragmencie monitora. I jak widzicie, tutaj jest to tylko ten fragment. To już oczywiście kwestia bardzo takiej wysoko zaawansowanej personalizacji pracy z tabletem i monitorami, ale może się okazać, że komuś to po prostu będzie dużo wygodniejsze. Ja to oczywiście anuluję, żeby nagle nie stracić kontroli nad komputerem w ten sposób. Oczywiście też, tak jak ten przykład przełączania się między pierwszym i drugim monitorem pokazał, zanim zaczniecie eksperymentować, miejcie w odwodzie jakieś inne dodatkowe narzędzie. W przypadku stacjonarnego komputera będzie to po prostu myszka, gdybyście sobie uniemożliwili dostęp na przykład do takiego okna konfiguracyjnego przez to, że przełączycie się na drugi ekran, bo to może być, ewentualnie trzeba po prostu pamiętać skróty klawiaturowe na przykład do tego, żeby z dwóch monitorów zrobić na przykład jeden duplikację. W ten sposób można się ratować w takich sytuacjach, kiedy przypadkowo sobie odetniemy drogę do okienka konfiguracyjnego. Więc praca z dwoma monitorami bardzo rozszerza nam pracę, jednak wymaga przemyślenia sposobu pracy i tak naprawdę to sposób, w jaki będziemy mapować te wszystkie rzeczy, będzie zależał po prostu od aplikacji, od stylu naszej pracy, ale także precyzji, z jaką chcemy wykonywać niektóre rzeczy. Przy pracy na detalach warto, żeby cały tablet odzwierciedlał mały fragment monitora. To się może po prostu przydać. W momencie, kiedy potrzebujemy szybkości, no to wtedy te proporcje mogą się nam tutaj przydać i wtedy każdy ruch myszką, kursorem będzie błyskawiczny. Więc kwestia wypróbowania, popracowania nad tym i mam nadzieję, że to wszystko usprawni Waszą pracę i też zwiększy precyzję wykonywanych czynności. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam w sposób łatwy przesiąść się na pracę z dwoma monitorami i jednym tabletem. Oczywiście wymaga to pewnego przyzwyczajenia, ale jeżeli ktoś pracował z jednym monitorem, przejście na dwa monitory odbywa się w zasadzie płynnie i nie powinno być z tym żadnych, ale to żadnych problemów. Mam nadzieję, że ten materiał, tak jak i inne z serii Wacom, ale także wszystkie materiały, które robimy na naszym kanale, Wam się podobał, w związku z czym prosimy o subskrypcję, lajkowanie, ale też o zadawanie pytań. Chętnie będziemy udzielać odpowiedzi, jeżeli możemy w czymś jeszcze pomóc. Poza takim materiałem wideo oczywiście z chęcią to zrobimy.